Zrobiło się troszkę cieplej, jak się posłuchało reggae. Nawet ten deszcz za oknem i chłód, jak na początek maja, nawet nie przeszkadza. Chociaż zawsze, kiedy ja mówiłem, jaki chłodny ten maj, bo takie maje czasami się zdarzają, to wtedy moja babcia u świętej pamięci mówiła, jak chowano Piłsudskiego 5 maja, to śnieg jeszcze leżał. Więc wiecie państwo, czasami jest tak, że dłuższa pamięć pozwala na wszystko spojrzeć z pewnego dystansu. No dobrze, ale dystans daje nie tylko pamięć wieloletnia czy wielowiekowa, ale także umysł artystyczny. A taki umysł teraz jest w naszym telefonie Miłosz Lodowski, grafik, architekt, ale też osoba, która bacznie patrzy na polską scenę polityczną, bo polityką, zwłaszcza w tym cyfrowym wymiarze, się zajmował. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Bardzo dzisiaj piękny dzień mamy, aczkolwiek faktycznie nie tak słoneczny, jakbym sobie życzył. No dobrze, to w takim wypadku powiedzmy, nad kim świeci słońce, a nad kim pada deszcz w polskiej polityce. Wszyscy mówią dość prosto, nie ma specjalnej oryginalności. Prawie wszyscy mówią wśród dziennikarzy, że Platforma upływający tydzień może zapisać sobie jako fatalny czas dla swojej sytuacji politycznej. Dla swoich możliwości politycznych. O, tak to nazwijmy. Ale przecież to jest tak, że najczęściej przy zarządzaniu jakąkolwiek strukturą, czy to w biznesie, czy też w polityce, wszystko jest funkcją tego, jakiego przewodniczącego, czy jakiego przywódcę wybieramy. Więc jeśli Platforma ma problem, to sama sobie go wcześniej sprokurowała. Nic tutaj się nie wydarzyło bez ich udziału, że tak powiem. To jest na pewno tak, że politycy mają jakiś wpływ na swój los. Jaki wpływ na to, co się stało z Platformą, ma Borys Budka? No ja myślę, że właśnie nie ma żadnego wpływu, w sensie jego sprawczość jest żadna, charyzmat oscylujący wokół zera bezwzględnego. No i niestety zdolności przywódcze i powiedziałbym zdolności zarządcze, co w sytuacji bycia opozycją chyba jest najważniejsze, też nie należą do najwyższych. Także jakbym oceniał według wskaźników z gier fabularnych, no to myślę, żebym nie dobrał sobie takiego zawodnika do drużyny. Nigdy. To jest tak, że czy to nie jest właśnie tak, że to ktoś wybrał Platformie Borysa Budkę na szefa, ktoś im złośliwie wstawił takiego przewodniczącego, oni sami go wybrali? Myśli pan redaktor, że teraz będą zmieniać swoje zdanie, że będą wycofywać się z tej nominacji personalnej? Znaczy, tego typu zmiany mają to do siebie, że na ogół zachodzą w atmosferze wielkich, światłych i podniosłych słów, natomiast ewentualne wycofywanie się z tego typu decyzji trwa przez bardzo długi okres i po cichu, bo właśnie wycofanie pod wpływem jakichkolwiek zdarzeń, czy to politycznych, czy to około gospodarczych, czy właśnie na przykład około sejmowych albo wewnętrznych, to jest negatywny sygnał nie tylko dla elektoratu, ale przede wszystkim i dla przeciwników politycznych. To powód do dodatkowych żartów, do dodatkowego wzmocnienia natężenia medialnego zadęcia także wokół tej osoby, w związku z czym wychodzi niekoniecznie też sprawnie dla całej struktury i tak optymistycznie patrząc w przyszłość. No ja myślę, że jeszcze troszeczkę się pomęczymy z panem przewodniczącym Borysem Budką. Mówię pomęczymy, chociaż specjalnie nie sympatyzuję z tą formacją, czym państwo pewnie wiecie, ale uważam, że opozycja jest skarbem demokracji, sprawna opozycja, natomiast coś tak destruktywnego, co udało się wyhodować w Polsce, to jest niestety przekleństwo nas wszystkich. I niestety, jeśli cokolwiek nas nie satysfakcjonuje w przestrzeni publicznej, to jest także pochodna tego, że niestety mamy do czynienia z patologicznym rozumieniem bycia w opozycji. I to sprzężenie wszystkich elementów niestety oddziałuje też na partię rządzącą, to znaczy ma poczucie pełnej wszechwładzy i panowania na planszy. Ja rozumiem, jak nie ma oddechu rywala na plecach, to się wolniej biegnie, no dobrze, ale to... Nie tyle wolniej, to człowiek najczęściej ma wtedy problemy we własnym stadzie i to wpływa na jakość rządzenia, ale też na stabilność całego państwa, więc to są często rozłożone czynniki na kilka właśnie elementów. Ale to zanim się rozpłyniemy w tej polityce, tak. Bo
zaprosiłem pana redaktora, bo pan redaktor ma unikalne jak na polski komentariat, użyjmy takiego obrzydliwego słowa, które chyba właśnie stworzyłem albo gdzieś usłyszałem, nieistotne, umiejętności analizowania i wiedzy na temat poruszania się w sieci społecznościowej, w internecie, w mediach społecznościowych. Zastanawiam się, na ile pana zdaniem ta reakcja, którą teraz przeprowadza Platforma, Borys Budka jest bardzo aktywny, ma live chaty, ma wystąpienia, posłowie Platformy tweetują i fejsują na potęgę różne posty, żeby udowodnić, że ich strategia była najsłuszniejsza i byłaby super, gdyby Lewica ich nie zdradziła, czy to może odwrócić postrzeganie społeczne ich głosowania, które jak pokazują sondaże jest negatywne, to może wpłynąć na to, że ta partia jednak wyjdzie z tego, może nie zwycięsko, ale mniej poobijana. Da się tak kreować narrację w internecie i w mediach społecznościowych? To jest inna sprawa, to znaczy tego typu oczywiście narracje mogą mieć sens w przypadku krótkofalowym, natomiast sytuacja jakiegoś przesilenia, gdzie dojdzie do faktycznej walki na noży, tak oczywiście metaforycznie tą sprawę ujmując, no to nic w internecie nie ginie, tak jak nic nie ginie w przestrzeni publicznej, więc te patologie, które obserwowaliśmy, znaczy patologie w sensie rozumienia i powiedziałbym budowania komunikatu także i więzi z własnymi wyborcami, po prostu kiedyś wypłyną i zostaną przypomniane i wtedy zbudują jakąś taką konfuzyjną sytuację, bo tak Bogiem a prawdą, patrząc na sytuację, w której myśmy jako społeczeństwo się teraz znaleźli, czyli wszyscy tak naprawdę zastanawiają się, to jest z pandemią, to jest temat jakby wciąż jeszcze istniejący i dominujący w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony, no jednak sprawy socjalno-bytowe to jest coś, co angażuje nas najmocniej, to nie do wszystkich jakby komunikat związany z jakby patologicznym podejściem Platformy Obywatelskiej do swojego własnego programu, czy do akcentów, które do tej pory gdzieś wybijała jako najważniejsze w swoim przekazie. Nie wszyscy dotarli do tego przekazu, ewentualnie mogli się zastanawiać przez rozmaite pryzmaty, natomiast to na pewno wróci i wróci w zgoła nieoczekiwanym momencie i w takim najmniej, powiedziałbym, atrakcyjnym. Zresztą ten ruch pana Trzaskowskiego pokazuje, że to jest jakaś próba budowania ucieczki do przodu, bo proszę zauważyć, że to już nie jest jakaś tam nowa solidarność, którą próbowano budować, to jest całkiem jakiś nowy podmiot, nowe nazewnictwo, wszystko jest od nowa budowane. Nowi ale myślę, że tylko na koniec zacznijmy, tylko czy Rafał Trzaskowski jeszcze ma siłę, to już to będzie następny temat przyszłości, bo skoro Platforma ma zejść ze sceny, to musi być coś nowego. Wszyscy mówią, że Rafał Trzaskowski już wie, że Platforma schodzi, buduje coś nowego, tylko że Rafał Trzaskowski tak, buduje już ruch Wspólna Polska, mało kto tą nazwę pamięta, ale taki ruch buduje, buduje Związek Zawodowy, Nowa Solidarność i teraz buduje Ruch Społecznych Młodych, Kampus Przyszłości. No więc to jest... To jest poważne problem, jeszcze? To jest niestety problem pana Trzaskowskiego, który jest ostatnią nadzieją, no nie powiem białych, jak to się mówi w słynnym powiedzeniu, tylko ostatnią nadzieją Platformy Obywatelskiej, bo biały to w dzisiejszych czasach jest mocno niepolitycznie poprawnie. Natomiast po prostu jest ostatnią nadzieją środowiska Platformy Obywatelskiej, a tymczasem jest to jednym z największych leniuchów tej formacji. I nie da się w sytuacji braku pracowitości i braku nawyku do pracy, bo to jest najważniejsza sprawa. Jeśli się nie ma nawyku do pracy, to żaden charyzmat czy żaden potencjał nigdy nie wypłynie, no bo po prostu to jest też tak, że szef nadaje przykład, nadaje pewnego rodzaju napęd do wytężonej pracy, jeśli sam nie porywa swoim przykładem, a tak jest w tym przypadku i to widać też po sposobie, w jakim zarządza Warszawą. Warszawa się po prostu rozładzi w szwach. W zasadzie wygląda, jakby to był folwark kompletnie niepilnowany przez kogokolwiek. No to samym PR-em, samą, że tak powiem, ładną buźką czy dobrymi zdjęciami w dzisiejszych czasach już nie jesteśmy w stanie wygrać, właśnie dlatego, że każdy na progu czy w pewnym momencie osiągania jakiegokolwiek sukcesu w polityce ma już taką kartotykę zdarzeń medialnych, które potem można wyciągać, przypominać, dawać z tego wyimki i wycinki, że jesteśmy w stanie każdego spalić. Jeśli sama taka osoba, która staje się w przestrzeni publicznej personą, nie stanie się wybronić właśnie jakimiś cechami, które porywają tłumy, a tak niestety nie jest w przypadku pana Trzaskowskiego. Być może w sensie kontaktu medialnego jest w stanie robić jeszcze jakieś wrażenie, chociaż coraz mniejsze, myślę, bo już kilka razy przespał swoje momentum, no to nic z tej inicjatywy nie będzie. Ona będzie kolejnym śmiesznym narządkiem. I na tej... jeden problem.
Jeszcze jeden problem, panie redaktorze, dosłownie szybka sprawa, to znaczy widać aktywnych sponsorów tego zjawiska i to też nie będzie w przestrzeni publicznej dobrze grało. I zobaczymy, kto jest... A, no właśnie, niemiecka Hadecja. Zresztą o Hadecji dzisiaj trochę porozmawiamy. Miłosz Rodowski, grafik, architekt, dyrektor kreatywny, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję serdecznie. Państwu serdecznie. To ja panu dziękuję w imieniu radiosłuchaczy i swoim oczywiście jak najbardziej. Już minęła godzina 17, to już teraz będą wiadomości.